Sędzia główny, pomagać mu będą Mirosław Kamiński i Piotr Przybyłowski. Pan Zbigniew Marczyk jest arbitrem z Piły. Bardzo dobre recenzje zbiera za ten sezon arbiter z Piły. Mamy nadzieję, że w tak ciężkim spotkaniu, o takim dużym ciężarze gatunkowym, o takim dużym, bo do takiej dużej presji wszystko będzie dobrze i piłkarze obu jedenastek nie przysparzą mu kłopotów. Grzegorz Szamotulski, kiedyś także Polonia Warszawa, kiedyś także uczeń Macieja Szczęsnego, nie tylko Liberda, ale i Szamotulski pobierał nauki od starszego, doświadczonego kolegi. Janusz, jakże inaczej człowiek się czuje na stadionie Polonii podczas meczu z Legią, kiedy są kibice, kiedy jest doping. Taką sytuację mam po raz pierwszy od 3 lat. Prawdziwy sprawdzian dla stołecznej publiczności, czy jest w stanie brać udział, stworzyć wspaniałe widowisko, kulturalne widowisko sportowe. Publiczność na pewno jest w stanie tego dokonać. Publiczność kocha piłkę. Myślę, że tylko kwestia organizacji, zabezpieczenia widowiska, czy też umiejętność policji rozładowania sytuacji konfliktowych, które jeszcze nie są na tyle poważne. I to wszystko sprawi, że takie widowisko można w Warszawie przeprowadzić. Na wszystkim trzeba, bo to naprawdę skandal, żeby w środku Europy nie można by rozegrać meczu derbowego. Przypominam, ostatnich kilka spotkań derbowych bez udziału publiczności. Mobilizacja jeszcze w zespole Polonii. Wspominaliśmy o tym, Mariusz Liberda kontra Grzegorz Szamotulski. Obaj uczyli się u Macieja Szczęsnego, który jest także w tym magicznym kręgu polonistów. Obaj mają po 23 lata, no ale Grzegorz Szamotulski dużo większe doświadczenie, przecież to reprezentant kraju. Legioniści ustawieni już na swoich pozycjach, na środku boiska. Możemy skonfrontować to ustawienie z tym, co prezentował Węczek Smuda, co zapowiadał, i rzeczywiście. Jak na razie Wróblewski najbliżej linii środkowej, on chyba rozpocznie grę. Pan Marczyk już na środku. I za moment wielkie derby Warszawy, jeszcze piłkarz Polonii Arkadiusz Bąk. Ostatnie konsultacje z kolegami, ostatnie konsultacje z trenerem Budowczykiem. I za moment derby Warszawy, 14. kolejka Ekstraklasy. Franciszek Smuda, efektowny powrót po latach do stolicy. Przedtem był piłkarzem, teraz jako szkoleniowiec wygrywa w lidze wszystko, co się da. W Pucharze Ligi, w Pucharze Polski, porażka z Udinese. Ale to Puchar UEFA, no i mocny przeciwnik Serie A. No i jeszcze jest rewanż. Drodzy Państwo, za chwilę początek tego spotkania. Rozpocznie Polonia. Już na środku boiska Olisa Debe i Moskal. Pan Zbigniew Marczyk sprawdza jeszcze, czy wszystko jest w porządku, i oto jeszcze chwila skupienia Mariusza Liberdy i można zaczynać wielkie derby. 14:34 w Warszawie, Polonia Legia. Poloniści na prawą stronę, zagrana piłka do Ciesielskiego, przy Ciesielskim od razu Wróblewski, będą pressingiem grała, będzie tu grała Legia od razu. Rusza Mięciel, ucieka tam Czereszewski, piłka do śrutwy, zablokowane podanie, ale dobrze tutaj wychodzili na pozycję i śrutwa, i Czereszewski. Pierwsza akcja legionistów przerwana. Od momentu powrotu do ekstraklasy Polonia 8 razy grała z Legią, nie udało się od niej żadnego zwycięstwa, 4 remisy, 4 porażki. Dziś będzie to niezwykle ciężkie, biorąc pod uwagę sytuację kadrową Polonii, bez 6 graczy, czarne koszule. Legia, przypomnijmy, bez Bednarza i Piekarskiego. Oni szybko leczą kontuzję, aby zdążyć na rewanżowe spotkanie w Pucharze UEFA z Udinese. Prawa strona, rusza Gołaszewski. Dobrze pokazał się Olisa Debe, ale uważnie Murawski. Szamotulski do środka, prosto jak WME. Olisa Debe był na spalonym, ale przechwytują piłkę poloniści. Jest bąk, wpada pole karne. Nic nie było. Druga, pierwsza minuta, 30 sekunda spotkania. Polonia Legia bez bramek. Pierwszy atak polonistów. Jeszcze raz ta sytuacja. Dobra interwencja pana Marczyka. Zaryzykował Arkadiusz Bąk. Wszedł tutaj odważnie między Sokołowskiego, Murawskiego. Faulu nie było. Bardzo rozsądnie zachowali się legioniści w tej sytuacji. I rozpoczyna grę Szamotulski. W środku walczy tutaj Mięciel. Dziwiła nas pozycja Mięciela w tym ustawieniu taktycznym Franciszka Smudy, ale pamiętajmy, że w paru ostatnich meczach, także tych, które pokazywaliśmy Państwu na antenie Kanal Plus, Marcin Mięciel z tej pozycji swojej napastnika często wracał do pomocy. Tutaj pomagał kolegom w rozegraniu,
piłki. Wtedy w tej roli napastników występowali inni. W końcu z niczego nie wzięły się, gdzie wzięło się te 6 bramek Czerszewskiego. Na spalonym Igor Gołaszewski. Asystent pana Marczyka, pan Kamiński. Widzimy, że na spalonym momencie podania metr, może półtora za Jackiem Zielińskim był Igor Gołaszewski. Dariusz Dowczyk udzielił dość bardzo ciekawego wywiadu w Gazecie Wyborczej, w której powiedział nie mniej i więcej, iż Smuda przychodzi do dobrze zorganizowanych klubów, do bogatych, zasobnych organizacyjnie i kadrowo, i wtedy łatwiej mu zbudować wielki zespół. No, panie Darku, bardzo mocna wypowiedź, ale trzeba pamiętać, że sztuką jest nie zepsuć czegoś takiego jak dobry skład, dobry zespół, silny klub, i to jest chyba ważniejsze dla trenera. W ciągu 2 minut 45 sekund piłkarze Legii zdążyli poirytować Franciszka Smudę, bo bardzo nerwowo już reaguje przy ławce rezerwowej. Początek bardzo ostrożny w wykonaniu obu zespołów. Aut dla Polonii. Z przodu Olisa Debe. Faulowany. I będziemy mieli rzut wolny dla czarnych koszy. Adam Majewski, on się będzie rozgrywał. On nie będzie miał takiego wsparcia w Mariuszu Piekarskim. Czereszewski, Mięciel to raczej ludzie, którzy nie mają specjalnych ani inklinacji, ani umiejętności do prowadzenia gry. Ale z pewnością będą blisko Majewskiego po to, by mu pomóc w środku boiska. Rzut wolny dla czarnych koszul, Igor Gołaszewski. Gołaszewski się rozrywał z same fragmenty gry. To mocna strona warszawskiej Polonii. Tutaj 4 polonistów walczyło o dojście do tego dośrodkowania. Za wysoko jednak zagrana piłka. Już Szamotulski wznowił grę. Sokołowski z przodu pokazuje, aby zagrać na niego Czereszewski, ale i dobrze ustawiony Bąk. Walczący tutaj mocno od pierwszego gwizdka w środku boiska, stracił jednak teraz piłkę. Mięciel rusza, ograł 2 piłkarzy. Mięciel do Majewskiego. Za Majewskim wraca Ekwueme i bardzo dobra interwencja polonisty. Potwierdzająca wypowiedź przedmeczową Jerzego Engela, że Ekwueme jest w stanie wyłączyć każdego pomocnika drużyny rywali. Tu ostre wejście, dobra kontra Gołaszewskiego. Zagapił się nieco Sokołowski. Polonia miała szansę po raz kolejny, po raz trzeci raz chyba Gołaszewski w efektownej akcji na bramkę Legii. Podawał Malinowski, który jednak w momencie podania był już atakowany przez rywala i to nie można było dobrze skierować piłki. Wrócił Olisa Debe. Wywalczył piłkę w środku boiska, ale za chwilę ją traci Mięciel. Szybkie rozegranie Czereszewskiego do Sokołowskiego. Sokołowski ma teraz więcej miejsca. Jest przy nim Dziewicki. Sokołowski do Mięciela. Mięciel robi tutaj miejsce, Wróblewski. Mięciel w pole karne, nie było faulu. Niepewna interwencja Malinowskiego. Jeszcze Mięciel. Czysto Malinowski, to Mięciel odpychał rywala i rzutem wolnym grę wznowią poloniści. A meldunek z Krakowa, kolejny mecz naszego ligowego szczytu. Przypominamy, 6 najlepszych zespołów gra między sobą. Wisła prowadzi w Zagłębiu Lubin 1-0. W 4 minucie gola zdobył Brasilia. I Smuda zaczyna swój taniec, chociaż na razie mina może niezadowolona, ale spokojna. Po 5 minutach Legia remisuje na Konwiktorskiej bez bramek. Siąpiło się od rana w Warszawie, na pewno nasiąpnięta śliska murawa. Faulowany Majewski. Przed momentem widzieli państwo w środku Radosława Wróblewskiego. Więc tak jak chce trener Legii, grają wszyscy tam, gdzie trzeba. Nie ma jakichś stałych, przywiązanych pozycji na boisku. I to nie jest tak, że Wróblewski nie będzie odchodził od pola karnego rywali, chociaż teraz w ataku na lewą stronę. Na lewej stronie Wróblewski, dośrodkowanie, czeka Liberta. Dobrze zrobił, że czekał, ale zmiały się okazję Karwan. Był Czereszewski, gol! Marcin Mięciel. 7 minuta meczu, Polonia przyjęła bardzo blisko ten atak, pozwoliła rywalom na bardzo dużo we własnym polu karnym i potrafili to legioniści wykorzystać. Marcin Mięciel zdobywa swoją 4. bramkę w obecnym sezonie w rozgrywkach ligowych. Widzieliśmy zadowolonego Smudę, cały obóz legionistów i podziękowania od Marcina Mięciela za tę akcję. Jeszcze raz Wróblewski, dośrodkowanie, popatrzmy, co wydarzyło się w polu karnym Polonii. Ekwueme, nieporozumienie chyba ze Żwizdowskasem, odbita piłka, wybita za krótko. Wybijał z 21. Dziewicki, a Mięciel znakomicie ustawiony dokończył dzieła. Legia prowadzi na Konwiktorskiej 1-0. Zaczęło się wszystko od Radosława Wróblewskiego, który znalazł się na swojej
pozycji nominalnie, a nie w ataku. Dobrze zacentrował. Tutaj jednak sporo pomogli piłkarze Polonii, a zwłaszcza pechowymi interwencjami Piotr Dziewicki. Uwaga, rusza teraz Karwan, powstrzymany przed polem karnym. Majewski. Legia teraz nabrała wiatru w żagle, wyraźna przewaga. Poloniści jakby podłamani tą utratą, dosyć szybko bramki oddają znów pole rywalom. Karwan, piłka odbita od nóg Dziewickiego i Liberda. Liberda za linię środkową boiska, wywalczył tu piłkę Gołaszewski, Olis Adebe przewracany przez Sokołowskiego. Nie, zdaniem pana Marczyka wszystko zgodnie z przepisami, Majewski do Sokołowskiego. Janusz, wspominałeś o tym ustawieniu Legii, o tych pozycjach wyjściowych i potem co się dzieje na boisku. No my doskonale pamiętamy, jak grał chociażby Widzew za Franciszka Smudy. Tam naprawdę te pozycje wyjściowe nie miały większego znaczenia. Smuda uczył piłkarzy walki na całym boisku, wymienności pozycji, funkcji na boisku. Tam strzelali bramki i obrońcy, i pomocnicy, a z kolei napastnikom przyszło łatać dziury w defensywie. Połowie lat 70. nazywało się to futbolem totalnym, co zapoczątkowali w swym futbolu Holendrzy. No nie chcemy wracać do tego, futbol totalny to brzmi naprawdę bardzo groźnie. Tak militarna pompa, militarnie, żebyśmy przykładali to do piłki nożnej, ale coś w tym jest. Smuda stara się swoją drużynę, którą prowadzi, namówić właśnie do takiego spotkania. I jeszcze raz ta sytuacja, teraz możemy popatrzeć spokojnie, co wydarzyło się dwie minuty temu w polu karnym Polonii. Zagrana piłka i raz odbiła się piłka od Dziewickiego. Karwan, Czereszewski, Ekwueme i jeszcze raz Dziewicki. No pechowa bardzo interwencja. Szkoda, Dziewicki, młodego piłkarza Polonii. Tak chwalony i na pewno przeżywający takie spotkanie w dwójnasób, bo to bardzo młody piłkarz. Nie popisał się teraz, no na pewno trudno mieć do niego wielkie pretensje. Smuda szczęśliwy, Legia prowadzi na Konwiktorskiej 1-0. 10. minuta spotkania, Polonia nie daje za wygraną. Bąk w kierunku Olisa Adebe, dobre wejście Mosura. Aut dla czarnych koszów. Poważne jednak te ubytki kadrowe Polonii, począwszy od Szczesnego poprzez Mazur, Kilicza, Bolta, Kaliszana, Dąbrowskiego, Bartczaka. No to większość z tych piłkarzy to podstawowi gracze Polonii. Teraz uwaga, szansa, nie przyjął piłki Moskal, jeszcze Gołaszewski, ale w ostatniej chwili atakowany przez Sokołowskiego nie oddał mocnego strzału. Tomasz Moskal, atakujący Polonii. 2-3 lata temu zapowiadał się na znakomitego środkowego napastnika. Fantastyczne warunki fizyczne, dobra gra głową, ale rozwój jego kariery no, daleki od oczekiwanego i przez samego piłkarza, i przez obserwatorów piłkarskiego życia w Polsce. W środku przed chwilą Mięcia, teraz Sokołowski, zagranie do Majewskiego. Majewski znowu na lewej stronie znajduje Mięciela. Po raz kolejny Majewski spokojnie zwalnia grę, szuka lepiej ustawionych kolegów na pozycji. Dobra, agresywna gra Bąka. Out dla Legionistów. Przetrzymują piłkę w środku Legioniści, robią to dość mądrze. Na razie Polonia przygląda się tylko temu, jak Legia prowadzi po raz kolejny atak pozycji. Teraz twarde wejście Gołaszewskiego, śrutwa leży, ale wszystko w ramach przepisów. I znowu out, i znowu dla piłkarzy Franciszka Smudy, którzy przesuwają się coraz bliżej pola karnego Polonii. Sokołowski z autu do walczącego tutaj zawzięcie Wróblewskiego. To Wróblewski faulował w tym przypadku Ciesielskiego, stąd gwizdek pana Marczyka i rzut wolny dla Polonii. I pierwszy meldunek z ławki Polonii. Trener Dowczyk cały czas zwraca uwagę swoim piłkarzom, żeby bardzo krótko grali przy napastnikach Legii, Śrutwie i Wróblewskim. Szczególnie tyczy się to obrońców. Miał duże pretensje rzeczywiście do Ciesielskiego po stracie tej bramki. No i cały czas upomina swoich piłkarzy. Agresywna gra. To, z czego słynie Polonia. To tyle z ławki rezerwowych Polonii. Dziękujemy Grzegorzowi Mince. Tak, my tu powiedzieliśmy sporo gorzkich słów o Dziewickim, a to rzeczywiście wszystko zaczęło się na prawej stronie, gdzie Ciesielski no, dał się oszukać Wróblewskiemu. Mosur z autu. 12. minuta meczu. Polonia tak lekko cofnięta na własną połowę po tej utracie bramki. Wróblewski, wybita piłka na aut. Karwan. Nie ma za bardzo do kogo wyrzucić. Walczy Mięciel. Strata jednak piłki w rywalizacji z Pawlakiem. Traci również Olis Adebe. Przewrócony Karwan i rzut wolny dla Legii. Pan Marczyk bardzo blisko
akcji. Proszę zwrócić uwagę, jak błyskawicznie dopada tam piłkarzy, którzy przewinili, jak rozdziela karę, jak ich strofuje. Dobry początek sędziego, dobry początek meczu, 13 minut. No szczególnie mogą być zadowoleni legioniści, bo prowadzą 1-0. Oto piłka na pole karne. Tam czatował na nie ustawiony za plecami Wrocław Karwan. Znajduje się jeszcze przy piłce Czereszewski. Znowu wrzutka i teraz Malinowski, brawo. Po raz kolejny w stronę partnera Czereszewski na spalonym, Wróblewski. Sylwester Czereszewski, 6 bramek w 3 ostatnich ligowych spotkaniach. My widzimy wyraźnie, że dobra interwencja liniowego, nie było tu żadnych wątpliwości. Zieliński prost do Pawlaka, Pawlak po lewej stronie, Moskal. Rusza Pawlak, dobre podanie do Olisa Debe, ten już gorzej odegrał do Bąka i przerwał akcję Majewski. Dość silny wiatr dziś w Warszawie. Ale lekko się rozpogodziło, już nie pada. Trochę lepsze warunki do gry. Ostro atakowany teraz. Graczek i ale nieprzerwana gra, ruszał Mięciel, faulu nie było i ponownie Legia. Dobrze wyszedł Mosur, zagrał do Karwana, Karwan ma sporo miejsca teraz na to, aby dokładnie dośrodkować. Nie uczynił tego jednak najlepiej, interwencja Żwirgzdałska, rzut rożny. Dość nerwowo poloniści w obronie, można ich zrozumieć, ta bramka tak szybko stracona, no poza tym Legia bardzo agresywnie. Legia. Mówiło się przed meczem, że to Polonia ma zagrać jak Udine w meczu z Legią Pucharowym. Zdaje się, że jak na razie to Legia gra jak Udine przeciwko Legii we wtorkowym spotkaniu o Puchar UEFA. Sporo błędów piłkarzy Polonii, muszą się z tego otrząsnąć, bo legioniści niesieni dopingiem w 2000 fanów coraz śmielej sięgają po pole karne Polonii. Oto Wróblewski i kontra piłkarzy Polonii, czy też nie ustawiony Mosur zgarnia piłkę, ale był faul i piłka dla gospodarzy. Faulowany Olisa Debe, wcześniej Wróblewski miał sytuację na strzał prawą nogą. Nie za bardzo mu to pasowało. Próbował coś zrobić tam na granicy pola karnego i stracił w końcu piłkę. Malinowski z wolnego daleko w stronę Moskala. Moskala, ale dobrze ustawiony Zieliński, Gołaszewski i Ekwueme. Szamotulski chciał do boku, chyba lżej do Majewskiego, ale wybił poza boisko. Gołaszewski z autu. Ekwueme i Gołaszewski starają się prawą stroną przedrzeć piłkarze Polonii. Źle Gołaszewski, dobry powrót Śrutwy, który przerwał tę akcję i od razu zagrał przytomnie do Mięciela. Mięciel i faulowany przez Ciesielskiego. Będziemy mieli pierwszą żółtą kartkę w dzisiejszych derby. Ciesielski, żółta kartka, wyskoczył z ławki pan Jerzy Engel, teraz Dariusz Dowczyk, ale chyba nie z pretensjami do arbitra, po prostu za to, za sposób, w jaki poloniści dają ubiec się, zwłaszcza taką lewą stroną Legii. Przypominam, bramka padła po tej stronie, teraz Ciesielski także nie mógł zatrzymać Mięciela, musiał go przewrócić na murawę. Ciesielski otrzymał trzecią żółtą kartkę w obecnym sezonie, to jeszcze jest bez konsekwencji, jeśli chodzi o pauzowanie. Na następnym spotkaniu pauzuje się w jednym meczu za 4 żółte kartki, no byłby to kolejny problem Polonii. Ekwueme przegrywa starcie z Wróblewskim, ten niedokładnie do Sokołowskiego, ale odzyskał piłkę. Walka z Gołaszewskim, aut dla Legii. 16 minuta meczu, Sokołowski nie za bardzo ma kogo wyrzucić. Majewski tak podchodzi z wolna, ale nie zdecydował się na wyrzut do niego. Tomasz Sokołowski i jeszcze jeden aut. Spadło troszeczkę tempo tego meczu. Kilka niezłych akcji w początkowych minutach, ale od paru minut jest już pod tym względem trochę gorzej. Sporo strat w środku boiska z obu stron. Moskal źle, wprost do Murawskiego. Majewski, Murawski naciskani teraz legioniści przez drużynę gospodarzy. Mięciel, Sokołowski, mało miejsca na rozegranie piłki, muszą to szybko robić. Podopieczny Franciszka Smudy włącza się do akcji. Zieliński, Karwan źle opanował piłkę. Uciekał z pułapki offside'owej, zdaje tak, się. To konsekwencja takiego zagrania Karwana. Teraz ładna odpowiedź polonistów. Dobrze, na lewej stronie Pawlak w środku Olisa Debe. Z prawej strony jest Moskal, Olisa Debe. Dobrze blokowany przez Adama Majewskiego. No wreszcie Polonia pokazała
swój pazur. Wreszcie pokazała dobrą, szybką kontrę. No i mieliśmy gorąco pod bramką Szamotulskiego. Będzie rzut rożny dla czarnych koszul. Po 17 minutach to już czas, żeby otrząsnąć się z tej utraconej bramki. Osi po 10, golfa w 7 minucie. No i poloniści pokazali, że jeśli przetrzymają piłkę w środku pola, co więcej, udanie skontratakują, to może być bardzo niebezpiecznie pod bramką Szamotulskiego. Moskal obok niego, Mosur, jest Szamotulski, legioniści czekają na ten rzut rożny. Gołaszewski, wysoko zagrana piłka, Szamotulski na przykład piąstkował daleko poza pole karne. Malinowski teraz rozciąga na prawo do Żwirgzdowskasa, znów biegają piłkarze w pole karne. Moskal, Pawlak, starcie z Sokołowskim i Szamotulski do Mięciela. I kontralek Marcin Mięciel. Gdyby wystawiać oceny, po 18 minutach najlepszy piłkarz Legii, który robi teraz koszmarny błąd, więc na wszelki wypadek, Jacek, nie będziemy przedwcześnie wychwalać zawodników. Ale bardzo aktywnie gra Mięciel, skutecznie zdobył bramkę. Jest i na lewej stronie, i w środku. Te pogłoski o tym, że kto wie, czy Smuda w konsekwencji może z niego, czy też z paru innych piłkarzy zrezygnować, okazały się nie tyle słuszne, ile same na tyle zdopingowały Mięciela, iż w tym meczu jak na razie pracuje za trzech. Agresywniej teraz, wyraźnie Polonia, bardzo blisko legionistów. Widzimy teraz, że Legia ma kłopoty z opuszczeniem własnej połowy. To już taka trzecia chyba sytuacja z rzędu. Tyle tylko, że czarne koszule też nie za bardzo wiedzą, co zrobić, jak rozegrać piłkę, kiedy już ją wywalczą. Teraz jest szansa na to, aby spokojniej rozegrać, ale źle zagrał Ciesielski. Ruszają legioniści. Śrutwa, wrócił Ciesielski, aut dla Legii. Sokołowski do Wróblewskiego. Wróblewski, tym razem nie udało mu się ograć rywala. Dobrze, Murawski uprzedził Olisa Debę. Zieliński i Majewski. Śrutwa na prawo do Mosura. Mosur z Karwanem. Karwan wychodzi na pozycję, ale musi uważać, aby nie wyjść na spalonym. Czereszewski! I nad poprzeczką. Dobra akcja Legii, szybko rozegrana. Bardzo dobre podanie Mosura. No i Sylwester Czereszewski utrzymujący się w wysokiej strzeleckiej formie. Nie było spalonego, widzieli Państwo, będzie podania EQM na równej linii ze Śrutwą, a Czereszewski, można powiedzieć, wyrasta jak na naszą ligę na prawdziwego specjalistę od strzałów z powietrza. No i są takie klasyczne woleje, że piłkarz stoi wygodnie i przyjmuje piłkę, on po prostu wyskakuje w powietrze, widzieli to Państwo z półobrotu. No i muszną piłkę Liberta, rzut rożny dla Legii. Czereszewski, zgranie piłki tutaj w pole bramkowe, jeszcze szansa, Mięciel. Zorientował się Majewski, nie mógł dojść do tej piłki. Zieliński, Wróblewski, ponownie opuszczony Radosław Wróblewski. Teraz dopiero do niego podbiega Żwirgzdowskas, Wróblewski z nim sobie poradził. Wróblewski, podobna sytuacja, kiedy padła bramka, Karwan! Nie trafił jeszcze raz w piłkę, ale tym razem już nie mógł tego naprawić. Mięciel, rusza Polonia. Bąk. Wraca Mięciel, przerywa akcję i żółta kartka właśnie dla Mięciela za ten faul na Bąku. Wymowny komentarz Marcina Mięciela, ale tak zasłużył na to, widzą Państwa, tak z tyłu. A to akcja, po której Legia mogła prowadzić 2-0. Znowu Wróblewski, zagranie tam do Czereszewskiego. On przytomnie w kierunku swych lepiej ustawionych kolegów, ale na szczęście dla polonistów nic się nie stało. Teraz czarne koszule, EQM-e, dobrze, bo podbita piłka. No, wydawało się, że ta piłka pofrunie za plecami Szamotulskiego, wpadnie pod poprzeczkę, ale nic z tego. Kolejny rzut rożny dla polonistów. Robi się coraz lepsze widowisko, coraz więcej dokładności, coraz więcej odwagi w atakach, zwłaszcza ze strony gospodarzy. Cóż mają zrobić? Przegrywają 0-1, oczywiście już za wcześnie, aby tutaj rzucać się do szaleńczego odrabiania tej straty, ale trzeba zagrać bardziej zdecydowanie. Nisko teraz Gołaszewski będzie miał okazję, aby dokładniej dośrodkować. Raz jeszcze Gołaszewski i nie doszli tutaj do piłki poloniści. Wybita na kolejny rzut rożny, tym razem z drugiej strony boiska. Brawa Tomasza Moskala za tę decyzję dla pana Marczyka. Trudno było w tym tłoku zauważyć, kto ostatni dotknął piłki. Był to legionista, więc po raz kolejny Polonia przed szansą. EQM czeka w bramce Szamotulski. Malinowski pod nogi Zielińskiego. Wróblewski, czy Żwirgzdowskas, Litwin, nie. Dobra, teraz kontra Warszeraku, na spalonym był przed momentem.
na pozycji spalonej właściwie, Czereszewski. Fatalnie rozegrana akcja, bowiem wszyscy legioniści w momencie, kiedy można było do nich podać piłkę, byli na własnej połowie i między trójką graczy Legii był tylko Malinowski. Można było spokojnie zagrać piłkę bez obawy o to, że będzie spalony i zakończyć lepiej ten kontratak. A Karwan szedł z prawej strony na lewą, gdzie wespół z Wróblewskim starają się demolować tą lewą, właśnie prawą flankę Polonii, gdzie Ciesielski, wspomagany przez Ekwuenę, no nie zawsze daje sobie radę, by zablokować te ataki. Przydałoby się więcej pracy Gołaszewskiego. Być może wtedy Polonia zablokuje Legię i Mosur z rzutu wolnego. Za mocno i niecelnie. Na pretensje Sokołowski wydawało się, że chcą tutaj zaskoczyć takim krótkim rozegraniem rzutu wolnego. Mosur zdecydował się na mocne podanie w pole karne. No, wiatr akurat wiejący w tę stronę poniósł piłkę już za wysoko i za daleko. Wybija teraz Malinowski. Żółtą kartkę otrzymał Mięciel. On już w tym sezonie miał jedną żółtą kartkę, później żółtą, czerwoną w meczu z Pogonią, za co już odcierpiał. Ruszają poloniści. Zieliński, Mosur. Dobrze, bo do Śrutwy, ale Śrutwa nie opanował piłki. Wychodzi tutaj Wróblewski, zanim pobiegł na prawą stronę Ciesielski. Wróblewski nie ma do kogo odegrać. Musi tutaj przez chwilę powalczyć sam i skończyło się dokładnym podaniem do Pawlaka. Uciekła piłka Pawlakowi poza boisko. A dla Legii 24 minuta meczu od 6 minuty. Prowadzi po bramce Mięciela warszawska Legia. Sługa na stojąco ogląda mecz. Wczoraj przed, po programie Liga Plusa i w trakcie programu, chyba zauważyli to państwo, był bardzo skupiony, spięty, bez właściwego sobie luzu. Mówi, na pewno ta noc będzie także nieprzespana, zwłaszcza przed takim spotkaniem. Mocno przeżywa prestiżowy mecz trener Legii. Tymczasem Polonia jakby otrząsnęła się z tej przewagi Legii. No i coraz częściej całą drużyną atakuje legionistów. Legia na to odpowiada cofnięciem całej jedenastki na swoje przedpole. Gołaszewski, pole karne. Tutaj walczył Olsa Debe. Wybija piłkę Murawski. Jeszcze Polonia. I na spalonym Moskwa. Przypomnijmy, Legia atakuje dzisiaj pozycję wicelidera. Jeśli wygra z Polonią, awansuje na drugie miejsce. Może być szalenie ciekawa sytuacja. Popatrzmy jeszcze raz, to nie Moskal. Z Polonii mam ta dwóch piłkarzy Polonii w środku boiska, przed polem karnym. Nie widzieli państwo tego, ale pan Marczyk upomniał Moskala. Moskal kopnął piłkę po gwizdku sędziego. To się może kończyć kartkami. Meldunek z ławki rezerwowej Legii. Halo, Grzegorz Milko. Trener Smuda w dobrze znanym w całej Polsce stylu przeżywa ten mecz. Chociaż przez pierwszych 20 minut uwagi kierował do swoich pomocników, panów trenerów Brychczego i Kazimierskiego. Ostatnio jednak już coraz częściej przekazuje je piłkarzom, a głównie dotyczą tego, żeby byli bardziej skoncentrowani, śmielej wybijali piłkę spod własnej bramki, bo te akcje Polonii są coraz groźniejsze. 20 minut do zakończenia pierwszej połowy. Polonia, Legia 0 do 1. Poloniści starają się przejąć inicjatywę, starają się wygrać bitwę w środku pola. Jak na razie legioniści dość dokładnie, mimo tych uwag Smudy, że powinni grać bardziej, w sposób bardziej skoncentrowany. Z tego co wiemy, to takie zagrania jak przed chwilą Adama Majewskiego trenera Smudę denerwują najbardziej. On nie cierpi, jak się zagrywa właśnie tak bez pomysłu żadnego, piłkę gdzieś do przodu. No w 99% przypadków kończy się to stratą. I na pewno będzie zaraz jakaś ostra uwaga w stronę pomocnika warszawskiej Legii. Teraz rozsądni legioniści, Wróblewski rozgrywający dobre spotkanie jak na razie tutaj w stołecznych derby. Mam wrażenie, te serpentyny trochę przeszkadzają, pokażę, na prawej stronie boiska, ale Legia nadal trzyma piłkę. Mięciel chroni rozgrywającego i właśnie spóźnił się z tym podaniem. Mieliśmy też takie sytuacje podczas meczu w Udine, który prezentowaliśmy. No, spóźnił się, to jest mało powiedziane. Bo cała, cała formacja ataku była. Formacja ataku była 2 metry na spalony. Mieliśmy takie również sytuacje podczas meczu w Udine, kiedy Mięciel, mając piłkę przy nodze, zagrywając ją do wychodzących partnerów, spóźnił się o to jedno tempo. To jednak brakuje doświadczenia w tej roli Marcinowi Mięcielowi, do której popatrzmy, no bardzo, bardzo chcę pokazać się, że i to także potrafi.
pchnięcie do Sokołowskiego. Sokołowski atakowany przez Moskala, ale świetnie odegrana piłka przez Wróblewskiego. Sokołowski ucieka Moskalowi. Zagranie w pole karne, to był śrutwa, ale trochę zbyt blisko bramki zagrana piłka. Wciąż jednak Legia. Zieliński z dystansu i Liberda. Takim strzałem Jacek Zieliński pokonał Kokoszanka w meczu z Lechem w Warszawie w obecnych rozgrywkach. No ale wtedy był to przede wszystkim efekt koszmarnego błędu bramkarza poznańskiego Lecha. Tego błędu Liberda nie popełnił. Strzał w środek bramki, ale przed momentem widzieli Państwo, że Legia jednak potrafi rządzić w środku pola. Te kilka akcji na szybkości, bardzo dobrze skonstruowanych, sprawiło, iż poloniści bezradnie mogli się przyglądać, jak piłka wpada w ich pole karne. I znowu Czereszewski do Wróblewskiego przy piłce Liberda. 28 minuta derby, fatalnie Liberda. Pod wiatr, ale to go tak. Nie usprawiedliwia. To trzeba, wiedząc, że tutaj mogą być takie figle, trzeba inaczej wznawiać grę, rozpoczynać. Karwan, świetnie teraz legioniści zupełnie bezkarnie poradzili sobie. Karwan, pole karne! Niepewna interwencja Liberdy, ale na jego szczęście tutaj był przed nim tylko Tomasz Ciesielski, który wybija piłkę na rzut rożny. Znowu dobra akcja z Czydłem, tym razem na prawej stronie Bartosz Karwan. Dokładne, widzą Państwo, dośrodkowanie, niewiele brakowało, a śrutwa dopadły tej piłki. I co z tego, że Polonia momentalnie łapie inicjatywę, łapie przewagę, Legia za moment jednak znowu rządzi, tym razem prosto w ręce z rzutu rożnego Tomasz Sokołowski, prosto w ręce Liberdy. Sokołowski chyba chciał wykorzystać trochę te silne podwody wiatru, podkręcił mocno piłkę, kierując ją w stronę bramki, ale tym razem w tej sytuacji wiatr Liberdzie nie przeszkodzi. Dobra interwencja Mosura, Wróblewski i zagranie do Czereszewskiego, Czereszewski czy Liberda? Liberda, dobra interwencja poza polem karnym. Już po przeciwnej stronie boiska ma na akcję, ale nie miał tu szans, aby dojść do piłki Moskal. Murawski do Szamotulskiego. Szamotulski jest w lepszej sytuacji, bo on teraz wybija piłkę z wiatrem. Nie doszedł do tego zagrania. Śrutwa, Malinowski poza boiskiem. Sporo niepewnych interwencji obrony Polonii. Widzieliśmy tutaj, jakby Malinowski przestraszył się, że może sfaulować wychodzącego Czereszewskiego, co skończyłoby się czerwoną kartką. Liczył na to, że właśnie ta piłka jest zagrana zbyt mocno i że zdąży Liberta. Tak się stało. Polonia dziś gra w linii. Tak ustawili to trenerzy Wdowczyk i Engel. Warszawiacy legioniści starają się szybkim, prostopadłym podaniem wykorzystać właśnie ten sposób gry. No a poza tym dobra dyspozycja Wróblewskiego i Karwana. To wszystko powoduje, że obrońcy Polonii mają wiele problemów z zatrzymaniem ataków Legii. Teraz w środku Ekwuene. Na prawo do Moskala, tu jest Murawski. Spokojna interwencja legionisty do Sokołowskiego, ten pewno znajdzie, o tak, Majewskiego, Majewski, dribbling, ale wszystko to spokojnie, panowanie nad sytuacją, doskonale do Mięciela, Mięciel, faul Bąka, rzut wolny dla Legii. Kwadrans do zakończenia pierwszej połowy, wielkich derby Warszawy, Legia prowadzi z Polonią 1-0, gol Mięciela w 7 minucie meczu. Murawski. Polonia przyjmuje Legię na własnej połowie. Nie ma takiego agresywnego ataku, który oglądaliśmy, pressingu, który oglądaliśmy tutaj przez kilkanaście minut. Przechwytuje jednak piłkę Dziewicki. Źle jednak w stronę Moskala. Też nie ma Polonia zbyt dużo miejsca na to, aby piłkę rozegrać. Prostymi środkami jeszcze w miarę do Polonii idzie. Widzieliśmy taką akcję, kiedy prostopadle drugą piłkę zagrał w pole karne do Olisadeby Pawlak. To jest taka w sumie popisowa akcja Polonii. Olisadeby już później w polu karnym jest nieobliczalny. Potrafi zrobić naprawdę wiele i ograć rywali. Teraz się nie udało. Rusza Legia, Mosur. Znów ta prawa strona zupełnie odkryta przez Polonię, ale pamiętajmy, że nie ma Dąbrowskiego i Bartczaka. Ludzi odpowiedzialnych za te flanki, za boczną stronę pomocy, odpowiednio Dąbrowskiego po lewej stronie, Bartczaka po prawej. I to piłkarzy, którzy w tym sezonie popisywali się dobrą grą we wszystkich meczach. Teraz szansa dla Legii, ale źle zagrał Marcin Mięcik. Poza tym, gdyby ta piłka doszła do śrubki, nie wiem, czy nie byłoby spalonego. Akcja bardzo efektowna, ale legioniści znowu nie zachowali w ataku dyscypliny i zdaje się, że byli za plecami Malinowskiego. Mięciel szukał szczęścia na prawej stronie. Mimo tej żółtej kartki ciągle wysokie noty jak na ten okres gry piłkarza Legii. Teraz faul Karwana na Bąku. Bąk, jak na mój gust, nie czuje się najlepiej na środku rozegrania, na środku pomocy. To piłkarz, który
kocha grę w napadzie, ewentualnie za dwójką napastników, bez większych obciążeń defensywnych. Tym razem no, to mu specjalnie nie wyszło. Murawski. I znowu piłka dla Legionistów. Maciej Murawski dziś pod nieobecność Bednarza na lewej stronie obrony. On zwykle dobrze sobie radzi jako defensywny pomocnik, jako forstoper. Ale i tu od początku spotkania, może poza pierwszymi dwoma akcjami Igora Gołaszewskiego spisuje się naprawdę nieźle. Teraz błąd Zielińskiego, piłka do Olisadebe. Obok niego Mosur, Olisadebe wpala pole karne, Olisadebe. I znowu dobrze blokowany przez graczy Legii. Piotr Mosur, brawa dla obrońcy Legii. Akcja Olisadebe dobra, na pełnej szybkości, ale cóż, przypadkowa piłkę po prostu zdobył na skutek błędu Legionisty, a nie była to wypracowana przez kolegów, z jego kolegów z Polonii sytuacja. I Mosur i we wcześniejszej sytuacji Majewski nie odpuścili Olisadebe, zablokowali ten strzał Nigeryjczyka, a teraz mogło być groźnie, ale dobrze wybija piłkę z pola bramkowego Mosur. Walczy Wróblewski, niepewnie Żwir Gdauskas. Malinowski, nie ma spalonego, ale wstrzymał piłkę wiatr i trochę późno dotarła do Gołaszewskiego. Gołaszewski w polu karnym, zablokowane zagranie przez Mosura. Jeszcze Pawlak. Pawlak nie doszedł do piłki. Moskal. Mięciel przed własnym polem karnym. Niepewnie Majewski. Zieliński. Czy wyjdą Legioniści z kontrą? Zorientował się Wróblewski wreszcie, gdzie piłka, ale zagrał wprost do Malinowskiego. Śrutwa. Dobrze przerwał tę akcję Ciesielski. A przed momentem oglądaliśmy dość niepewnie grających obrońców, pomocników Legii. O, komentarz smudy, uśmiechnięty, ale tak ironicznie, bo rzeczywiście piłka czyniła cuda. Ja wiem, że wiatr, że trudno z takimi podbuchami walczyć, ale wyprowadzenie piłki nie nastąpiło w jakiś zorganizowany sposób. Teraz na prawej stronie faul na Czereszewskim i rzut wolny dla Legii. Franciszek Smuda, kiedy przyszedł do Legii, zmienił trochę ustawienie taktyczne zespołu. Między innymi polegało to na ustawieniu czwórki w linii obrony. Teraz z powodu kontuzji Bednarza Legia wróciła do gry trójką obrońców. Zastanawialiśmy się, czy po tych paru meczach rozegranych inaczej, czy to nie będzie sprawiało organizacyjnych problemów Legii, ale tak naprawdę to się sprawdza dopiero wtedy, kiedy trafia się na groźne, bardziej zdecydowane ataki Polonii. Uwaga, teraz szansa na kontrę. Olisadebe nie zdecydował się na podanie do Bąka. Teraz może zagrać do Ecuemy i Szamotulski. Szamotulski, proszę Państwa, naprawdę miał w momencie startu tutaj piłki o wiele bliżej niż Ecuemy. Jakby chciał zaczarować pomocnika Polonii. No, bramkarz Legii nie popisał się tą interwencją. Widzą Państwo, drobi kroczkami takimi krótkimi, jak zamiast wyjść zdecydowanie, jak robił to Maciej Szczęsny. No i złapałby piłkę, rzut rożny dla Polonii. Ecuemy. Dobre dośrodkowanie, walka w polu karnym. Po przeciwległej stronie jest tutaj Pawlak i przy nim Mięciel. Pawlak, zablokowane to zagranie przez Majewskiego podczas tej poprzedniej kontry. Wydaje się, że mogą Poloniści żałować, że wcześniej Olisadebe nie ryzykował zagraniem piłki do Bąka. Bał się, że będzie spalony, a trzeba było chyba to zrobić na dojście, dograć piłkę do Arkadiusza Bąka. To rozegranie już było gorsze, widzieliśmy zagranie i interwencję Szamotulskiego. Fał i rzut wolny dla Legii. Arkadiusz Bąk będzie ustawiał piłkę. Poloniści dość liczny mur, ale zdecydowanie za blisko. Na pewno pan Marczyk to skorygujemy. Widzimy jeszcze raz wejście śrutwy i faul, za który pan Marczyk podyktował rzut wolny dla Polonii. Teraz Polonii żałuje, że nie ma dziś Jacka Dąbrowskiego. To pozycja wprost dla niego. Lewą nogą mógłby z tego rzutu wolnego zrobić wiele pożytku. Bąk. Obok. Bąk starał się od tej zewnętrznej strony muru podkręcić piłkę tuż przy słupku. Umieścić ją w bramce Szamotulskiego, ale jak się okazało, mur był ustawiony dobrze, a piłka nie najlepiej zagrana, żeby w ten sposób doprowadzić do wyrównania. Około 8-9 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu.
mieliśmy taki przestój w grze po zdobyciu bramki przez Legię, ale wydaje się, że już te ostatnie kilkanaście minut może zadowolić kibiców oglądających stołeczne derby, kibiców zachowujących się bardzo poprawnie, przyczyniających się do tego, że to jest niezłe widowisko. Uwaga, rusza Karwan, znów ma sporo miejsca po swojej stronie boiska. Karwan jest tutaj przed bramką. Czereszewski, przepraszam, Śródfa i rzut rożny dla Legii. No, Karwan niespodziewanie wypadł tam z prawej strony do tego stopnia, iż pobiegł za nim Gołaszewski, który rzadko bywa w tych rejonach boiska. Znowu interwencja polonistów nie najwyższych lotów, niezbyt pewna. Wykorzystują to legioniści, bo mają rzut rożny. Oto Tomasz Sokołowski, 38 minuta spotkania. Polonia Legia 0-1, Sokołowski. Jest tam Liberda bardzo spokojnie, pewnie. Otoczony przez czterech swych kolegów, jeden Karwan naprawdę nie mógł nic skórać w tej akcji. Liberda tym razem udało mu się daleko wybić piłkę i dobrze przejął ją. Bong, dobre zagranie na lewą stronę do Gołaszewskiego. Gołaszewski dopiero teraz wrócił za nim Karwan. Gołaszewski ograł Karwana i faulował Bartosz Karwan. Już sięga do kieszonki Zbigniew Marczyk. I żółta kartka trzecia w dzisiejszym spotkaniu. Ukarany Bartosz Karwan. Bardzo sprytnie rozgrywa to Polonia. Widząc zapędy takie ofensywne Karwana, robią piłkarze Engela i Wdowczyka natychmiast kontrę jego stroną. No i proszę, nie zawsze zdąża za swymi rywalami Karwan i jest okazja dla Polonii. Według moich danych czwarta żółta kartka Bartosza Karwana w obecnym sezonie, a zatem będzie pauzował w następnym meczu. Tymczasem Gołaszewskie odegranie przed pole karne. No ale fatalny strzał Ciesielskiego. Przepraszam, to Żwirk Grzałskas. Bardzo szybko zaskoczyło to legionistów, tyle tylko, że znowu teraz będziemy, czy kibice Polonii będą się upominać o Przemysława Bolda. On naprawdę potrafi z takiej odległości mocno i celnie kropnąć na bramkę rywali. I Szamotulskie własnej bramki. 6 minut do końca pierwszej połowy derbowego spotkania Polonia-Legia. Majewski do Karwana, teraz dobrze Żwirk-Żdauskas. Ruszają poloniści zdecydowanie aktywniejsi w końcówce tej pierwszej połowy w meczu. Podkręcają tempo, rozgrywają szybko akcję. Bąk w pole karne, tutaj jest Zieliński i Ekwuen. Poradziła sobie obrona Legii. Majewski, sporo teraz więcej miejsca w środku boiska. Ułatwia to rozegranie legionistom. Znów Karwan przy Żdżałskasie. I teraz faul Litwina. Twarda, ostra gra. Na pewno nie ma nic wspólnego z brutalnością, ale przy tych szybkich atakach i legioniści, i poloniści, to trzeba powiedzieć, solidarnie przewracają się. Teraz rzut wolny dla Legii. Tylko Olisa Debe gdzieś na 40 metrze boiska, ustawiony przy nim Adam Majewski. 7-8 legionistów, 10 piłkarzy Polonii w polu karnym Liberty. Asur, mocno zagrana piłka, tutaj był Malinowski. Liberda wypuszcza piłkę z rąk, na wszelki wypadek dalekie teraz wybicie z pola karnego. Nic innego tutaj nie można było zrobić. I teraz Pawlak do Liberdy. Liberda łapać piłki nie może, więc od razu przy nim dwóch legionistów. Sokołowski, no ale Karwan i Śródfa wracali ze spalonego. Słuszna teraz interpretacja gry przez sędziów. Mięciel wychodził, nie był na spalonym. Karwan w ręce Liberdy. Cóż za sytuacja. Ale brawa dla Mięciela, który wybiegł z drugiej linii, właściwie z trzeciej. Patrząc jak jego koledzy z ataku, Wróblewski i Śródfa uciekają ze spalonego. O, bardzo dobrze to Państwo widzieli. No nie ma mowy o spalonym. I teraz spokojnie mógł przymierzyć Mięciel. Świetnie znalazł na szóstym metrze Karwana, ale strzał prosto bramkarza. Tu można zachwycać się nad dobrym ustawieniem Liberdy, ale nie była to jakaś szczególnie fascynująca główka Karwana. Wyrusza Polonia. Ekwueme, Bąk, ładnie rozegrali piłkę. Tym razem Pawlak po prawej stronie boiska. Pawlak, pole karne. Gołaszewski w walce z Majewskim. Bardzo dobrze Adam Majewski tutaj wspomaga defensywę w tym miejscu, akurat w którym jest zagrożenie i przerywa tę akcję. A my widzimy jeszcze raz zagranie Mięciela. Miał czas na to, aby dośrodkować do Karwana. No Karwan wiele bramek zdobywał w takich sytuacjach. Tym razem nie udało się. Wciąż 1-0 dla Legii. Dobry mecz
końcowej fazie pierwszej części spotkania. Wiele akcji, wiele strzałów. Dziewicki teraz nie opanował jednak piłki. Majewski też niedokładnie. Moskal przed polem karnym do Ciesielskiego. Nie najlepiej też zagrana piłka. Ciesielski musiał się odwrócić, aby później już ją rozegrać. A skończyło się na rzucie bramkowym, tak. Proszę Państwa, powiedzmy, trzeba ustawić naprawdę niezłe cenzurki. To przecież w wielu przypadkach dublerzy pierwszej jedenastki, że atakują chaotycznie, desperacko, ale starają się jednak znaleźć najbliżej pola karnego. A Smuda ze swoim sztabem, z Bryszczyn i z Kazimierskim omawia kolejną sytuację. Na pewno jeszcze wspomina, że Karwan winien był minutę temu trafić na 2-0, ale co z tego błąd Majewskiego? Chyba pierwszy w tym spotkaniu. Paulo Lisadebe na Jacku Zielińskim, na Mosurze, przepraszam. I będzie rzut wolny dla Legii. No Mosur nie zwykł puszczać płazem takich przewin. Powinien raczej zostawić to sędziemu i jego decyzją. Bardzo ładny gest Manuela Olisadebe, przepraszający. I za chwilę piłka będzie w grze. Niecelne podanie, bardzo ładnie wyłapał ją Ekwem z lewej strony. Pawlak, także Olisadebe, piłka na prawo jednak do Moskala. Moskal nie ma spalonego. Wypychany przez Murawskiego. Dośrodkowanie. Majewski po raz kolejny. No, podziwugodna pracowitość Majewskiego. Tylko czy wystarczy mu sił, by tak grać przez cały czas? To się jeszcze musi w Legii rozgrywać piłkę w środku. Tymczasem Karwan i kolejny kontratak legionistów. Ale mieliśmy kolejną sytuację, kiedy Legia dość łatwo traciła piłkę na własnej połowie. Tylko że poloniści nawet teraz, mając przewagę 6-4, nie potrafili zupełnie tego wykorzystać. Czereszewski nie ma spalonego. Karwan w środku. Śrutwa i wcześniej powinno być do niego zagranie. Teraz! I nie Śrutwa obok bramki. No, Franciszek Smuda i legioniści mogą sobie dodawać kolejne niewykorzystane sytuacje. Gdyby Legia prowadziła 2-3, to może za dużo do zera. Wynik był całkowicie zasłużony, a tak przy tym prowadzeniu 1-0 różne rzeczy mogą się zdarzyć w drugiej połowie. No, warto jednak zwrócić uwagę, że legioniści bezlitośnie wykorzystują to osłabienie i lewej, i prawej strony pomocy w drużynie Polonii. To wszystko dzieje się po dośrodkowaniach, z lewej, z prawej strony, atakach Karwana, Wróblewskiego, Mięciela, który też schodzi na boczną część boiska i teraz wybił piłkę poza boisko Mięciel. Ale wracając do Legii, to trzeba oddać 6... Ale zdaje się, że nie zauważył tak, że Polonista już jest opatrywany poza linią końcową. Tak. Trzeba oddać 6 legionistom za to, że sprytnie uciekają z pułapek offside'owy. Przed momentem widzieli Państwa Czereszewski, musiał pokręcić się trochę z piłką po to, by wystawić ją na skrzydło Karwanowi. Bardzo przytomni Wróblewski, Czereszewski i Śrutwa, Karwan starają się nie dać złapać pułapki offside'owe, a potem to już jest zagrożenie dla Polonii, kiedy któryś z legionistów urwie się skrzydłem. Murawski na lewej stronie w kierunku Śrutwy. Śrutwa dobrze do Wróblewskiego, ale tam bardzo dobrze Ciesielski. Teraz Sokołowski. Faul legionisty, piłka dla Polonii. Czysta, w niezłym tempie prowadzona gra i zaledwie 60 sekund do doliczonych do tej pierwszej części spotkania. Zatem jeszcze minuta gry przed nami. Rozpocznie Żwir Gżdauskas. Wrócił już opatrzony przez lekarza i masażystę Polonii Emanuele Kwueme. Żwir Gżdauskas przed pole karne. Walczy Moskal. Dziewicki. Dobrze Mosur. Jeszcze szansa dla Legii. Mięciel świetnie to zrobił. Czwórką wychodzą legioniści, ale chyba już przesadził Mięciel z dryblingiem. A wraca teraz w grę pan Zbigniew Marczyk. Zastosował przywilej korzyści. Nie osiągnęła tej korzyści Polonia. Stąd wrócił do faulu Marcina Mięciela. O, do tego zagrania na Żwirgdałskasie. Nie, to chyba wcześniej było jakieś nieprzejrzone zagranie. Nic z tego jednak Polonia nie skorzystała. Teraz z kolei Pawlak faulował Sokołowskiego. A w Krakowie do przerwy Wisła prowadzi Zagłębie Lubin 1-0. No, jeśli wygra Legia, jeśli wygra Wisła razem, wszystkie trzy drużyny z Polonią będą miały po 24 punkty i będą czekać na występ Ruch Gorzów. A w Warszawie po pierwszej połowie w derby Legia prowadzi 1-0 po bramce Marcina Mięciela. El Brewery zaprasza na mecz. A ja oglądam to spotkanie wraz z trenerem Andrzejem Strejlałem zza bramki, w której w pierwszej połowie stał Mariusz Liberda. Panie trenerze, musimy podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Legia w pierwszej połowie grała z bardzo silnym wiatrem. Tak, bardzo silny wiatr, ale równocześnie grała bardzo skutecznie. Dobra taktyka, bardzo dobre zejścia ze środka Wróblewskiego, rozciągnięcie środka obrony.
I tak zresztą padła pierwsza bramka po akcji tego Wróblewskiego. Natomiast Polonia po stracie bardzo szybko, bo w szóstym minucie bramki powinna grę zwolnić. Za dużo piłki daje do walki, a powinna być zainteresowana przy tym bardzo silnym wietrzysku w utrzymaniu się dłużej przy piłce i tego mi brak w tej grze. Panie trenerze, posłuchajmy pierwszego wywiadu. Moim rozmówcą jest trener Polonii, oczywiście pan Jerzy Engel. Będziecie się musieli wraz z trenerem Dowczykiem wykazać teraz dużym kunsztem taktycznym, żeby poustawiać drużynę na drugą połowę. Co zrobicie na to, żeby zmienić ten niekorzystny dla was wynik? Przede wszystkim psychicznie trzeba zawodników inaczej nastawić. Niektórzy młodzi piłkarze, na przykład jak Ciesielski, po prostu nie podjęli walki i nie podjęli jej w takim stopniu, jakbyśmy oczekiwali. Stąd wzięły się błędy i stąd Legia miała przewagę w pierwszej połowie. Wasza ławka dzisiaj nie jest zbyt bogata piłkarsko. Jakie zatem zmiany, jeśli chcecie właśnie tutaj myśleć o zmianach taktycznych? W tej chwili, jeżeli nie będziemy zmuszeni do jakichś... Największy podziw Jacek dla Grzegorza Szamotulskiego, który gra dzisiaj w bluzie z krótkimi rękawami. Określaliśmy w pierwszej połowie dobrą atmosferę zawodów, ale to naprawdę zasługa pana Marczyka, który błyskawicznie reagował na wszelkie rodzaju boiskowe przewiny, no i nie pozwolił na to, by Kalisza Nieszczęsny na naszych ekranach, wielcy nieobecny w Polonii, nie pozwalał na to, by doszło do jakiejś brutalnej gry dziś na Konwiktorskiej. Za moment druga odsłona meczu Polonia-Legia. A rozpoczęli legioniści Wróblewski i Śrutwa. I od razu zagranie do Murawskiego. Rzadko się włącza Maciej Murawski do tych akcji ofensywnych, ale nawet nie jest to w wielu przypadkach konieczne. Śrutwa w środku czekał na piłkę, ale zdecydował się na strzał Tomasz Sokołowski. Dobra interwencja Liberdy. Zobaczymy, czy sprawdzą się słowa trenera, czy też spekulacje pana Andrzeja Strejlała, który mówi, że Polonia, jeśli zaryzykuje otwartą grę, grę 1-1, jak to określił, to może być bardzo niebezpiecznie dla Legii. Proszę! Niewiele brakowało, a Oli Sadowe wepchnąłby piłkę do siatki. Po tym jak Szamotulski znowu, bramkarze w takich sytuacjach mówią, że są o swoich kolegach, że są bardzo przywiązani do bramki. Po raz kolejny Szamotulski nie wystartował błyskawicznie do tej piłki jeszcze raz. Za lekko mu ją podał Zieliński, to fakt. Ale na szczęście dla Szamotulskiego Oli Sadowe nie trafił. Pierwsza minuta i dwie bardzo groźne sytuacje pod bramkami Legii i Polonii. Zimną krwią tutaj wykazał się Piotr Mosur, który ze spokojem popatrzył, że piłka opuszcza boisko, że nie decydował się jeszcze na wszelki wypadek wybijać na rzut rożny. Faulowany Marcin Mięciel. Rzut wolny wykonać będzie Majewski, a my jeszcze widzimy poprzednią sytuację, no gdyby czysto uderzył piłkę Oli Sadowe w stronę bramki, mielibyśmy wyrównanie po dość prostym błędzie bloku obronnego Legii. No i olimpijski spokój Piotra Mosura. Mosur do Czereszewskiego, później zagranie już Mosura nie najlepsze, ale był atakowany nieprawidłowo. I wrócił do tego miejsca grę pan Zbigniew Marczyk. Pan Piotr jak zwykle ma wiele do powiedzenia swoim rywalom po każdym takim ostrzejszym wejściu, a teraz za mocno zagrał do Majewskiego. Poradzili sobie tak legioniści, odegranie Czereszewskiego, Majewski biega w pole karne, Sokołowski, za słabo jednak zagrana piłka, Sokołowski jednak cały czas tam walczył z Pawlakiem i wywalczył rzut rożny. Po raz kolejny wszystko zaczęło się w środku, pole od Majewskiego, podziwu godna ambicja, no wszystkim dobra gra, spokojna, Majewski mnóstwo, dużo widzi. Dobrze wystawia te piłki kolegom. Zobaczymy, czy wytrwa do końca. Tymczasem rzut rożny dla Legii. Wybita piłka przez Malinowskiego. Tu ją łapie Mięciel. Na prawej stronie jest Czereszewski w pole karne. Bardzo dobrze ustawił się Gołoszewski. I kontratak gospodarzy Moskal do Oli Sadowe. Na lewej stronie Oli Sadowe, przed nim Zieliński. I brawa dla reprezentacyjnego stopera. Zieliński do Karwana. Karwan szerzej teraz po prawej stronie tutaj ustawiony. Mięciel, widzimy sporą wymienność pozycji w zespole warszawskiej Legii. Za mocno odegrana piłka do Karwana. Ekwueme. Majewski bardzo dobrze. Majewski wraca Ekwueme. Zastosowany przywilej korzyści przez pana Marczyka. Przewraca się Karwan i teraz gwizdek, ale za zagranie piłki ręką Karwana po tym upadku. I rzut wolny dla Polonii. Nie dotarła piłka do Moskala. Cały czas Legia, tym razem już wątpliwości nie było. Żwigdzdałska sfaulował Karwana. Majewski ucieka tutaj tym razem po prawej stronie. Radosław Wróblewski. Powstrzymany przez dwóch polonistów, a od dla Legii.
Karwan do Wróblewskiego, ale Wróblewski tutaj pomagał sobie mocno łokciami w starciu z Ciesielskim i tym razem rzut wolny dla Polonii. 49 minuta spotkania. Dwie groźne akcje warszawiaków, teraz na lewej stronie Polonia, Moskwa do środka, tu już spokojnie rozgrywa jak QM, ale teraz czterech piłkarzy osaczyło go. Nie, nic z tego, bo dopiero teraz wejście Zielińskiego przerwało akcję, ale wcześniej był faul. Dariusz Dobczyk już przy linii bocznej. Jakieś uwagi pod adresem tych piłkarzy. Olisa Debe szeroko do Pawlaka. Pawlak pole karne. Na spalony był Arkadiusz Bąk. Przypominamy Państwu wyniki toczących się równolegle meczów. Wisła do przerwy prowadziła z Zagłębiem Lubin 1-0. A w Grodzisku Wielkopolskim na kilkanaście minut przed końcem ostatni w tabeli Groklin remisował bezbramkowo, no, z zajmującym niewiele lepszą pozycję łódzkim Widzewem. Co na to Monako, które niedawno zremisowało z Widzewem? Ciekawa byłaby konfrontacja Groklin-Monako, no ale zostawmy ironię i uszczypliwości. Wracamy na Konwiktorską, bo tutaj na lewej stronie dobrze przedzał się Moskal. Moskal uciekł Mosurowi, teraz do środka Olisa Debe. Blokowany do końca przez Murawskiego. Rzut rożny dla Polonii. No, pierwszy raz chyba tak dał się ograć Piotr Mosur w dzisiejszym spotkaniu. Uciekł Moskal. Podobna sytuacja do tej, po której Legia zdobyła bramkę. Wtedy w roli podającego był Wróblewski. No ale Moskal nie potrafił tego tak dokładnie zagrać, jak udało się to legioniście. Stworzyć takiego zagrożenia, może dokładnie zagrać to mocno powiedziane, bo wtedy piłka spadła pod nogi obrońcy Polonii. Gołaszewski z rzutu rożnego po przeciwległej stronie pola karnego Ekwueme. Jeszcze raz Gołaszewski. Gołaszewski przy nim Karwan. Dobrze Mosur. Przewraca się Śrutwa, szansa na wprowadzenie kontry. Wróblewski ucieka. Wróblewski środkiem boiska. Nie zdecydował się na odegranie piłki, dopiero za późno do Mięciela. Zagadnie się kompletnie Mięciel w tej sytuacji. Natomiast szukać tej pozycji gdzieś daleko na skrzydle, żeby Wróblewski mu tę piłkę zdograł. Mięciel, no, dość naiwnie dał się złapać. Łapkę offside'owa, właściwie sam jej poszukał. Za mocne też było to zagranie do Arkadiusza Bąka. Zaczyna Szamotulski. W środku boiska walczył Wróblewski. Majewski do Sokołowskiego. Sokołowski dopiero teraz jest przy nim Ciesielski. Sokołowski zszedł do środka. Podanie do Śrutwy. Nie ma spalonego Śrutwa. Rzut w Liberda. Trzeba było chyba zagrać do biegającego tam Karwana. Jeszcze jednak szansę będą mieli legioniści. Poprawka jednak Wróblewskiego niewiele lepsza. No i znowu bezkarnie burzują legioniści, tym razem Wróblewski w polu karnym Polonii. Nieuważne krycie, źle pilnują swoich rywali gracze Jerzego Engela. Nie było spalonego, rzeczywiście zaspał Gołaszewski, strzał do strego kąta. Myślę, że on nawet nie widział, że dobrze ustawiony gdzieś tam Karwan czeka na jego podanie. Tymczasem Moskal w starciu z Zielińskim. Spokojna interwencja Szamotulskiego. Szamotulski od razu na prawą stronę do Mosura. Teraz Mosur chyba postanowił pohasać sobie tutaj po prawej stronie boiska. Przeszkodził mu Olisa Debe. Mięciel też niedokładnie. Żwirgzdauskas. Bąk przy Bąku. Majewski. Utrzymał się Bąk przy piłce. Na spalonym był Moskal w momencie podania. Wydaje się, zaraz zobaczymy, czy sędzia liniowym miał rację. Meldunek z Krakowa w 53 minucie. Kazimierz Moskal trafił na 2-0. Wisła prowadzi Zagłębiem Lubin, a Tomasz Moskal jakoś na razie bez łupów bramkowych. Jacek Zieliński wybija piłkę. Cała 11 Polonii na własnej połowie. Smuda patrzy, co będzie, co wyniknie z tego ataku. Gołaszewski, obok niego Karwan. Malinowski. I od bramki Mariusz Liberda. I łączymy się z naszym reporterem. Halo, Grzegorz Mitko. No właśnie, padło tutaj nazwisko Moskala, Tomasza Moskala, i trener Wdowczyk najwięcej pretensji, przynajmniej teraz, kieruje właśnie do napastnika z numerem 11 na czarnej koszulce, że jest zbyt pasywny, że nie walczy. No, w niecenzuralnych słowach czasami się wyraża, że nie będę cytował trenera Wdowczyka, ale jest Tomasz Moskal na cenzurowanym swojego trenera. To wszystko z ławki rezerwowej.
To męski sport, Grzegorz, i trenerowi w takim meczu uchodzi wiele. Tymczasem dobra akcja Polonii od Tomoskal. Prosto w ręce Samotulskiego. Dla trzech piłkarzy, czterech innych piłkarzy Polonii w polu karnym było i czekało na dogranie piłki, a Tomasz Moskal chyba wybrał najgorsze dośrodkowanie z tak ostrego kąta. Przy doświadczeniu Samotulskiego trudno było liczyć na to, że się go pokona. Murawski teraz bardzo niedokładnie, jak wspominaliśmy, to najgorsze zagranie dla wszystkich trenerów z trenerem Franciszkiem Spudą włącznie. Takie oddanie piłki, a widzimy jeszcze raz szansę Moskala. I spokojnie Grzegorz Samotulski. W przeciwieństwie do piłkarzy Legii w takich sytuacjach, którzy naprawdę sporo widzą i te piłki starają się dograć do lepiej ustawionych kolegów, tym razem Moskal no, poszedł po najmniejszej linii oporu, po prostu oddał strzał, tak chyba, żeby mieć problem z głowy. 1-0 prowadzi Legia z Polonią, mamy 55. minutę spotkania. Te pierwsze 10 minut niezbyt imponujące, poza dwiema akcjami Legii, tą jedną Polonii, nic się wielkiego nie dzieje, ale w pierwszej połowie było bardzo naprawdę wiele dobrego, jesteśmy kontentowani tym widowiskiem. Dowczyk znowu przy linii bocznej boiska, teraz sędzia techniczny zaprasza trenera Polonii do boksu. Kolejna akcja piłkarzy z Konwiktorskiej, tym razem grając wiatrem, widzą Państwo, piłka wraca w pole karne, jest Moskal! No ja się nie dziwię Dowczykowi, bo że nie szczędzi ostrych słów Tomaszowi Moskalowi, ale sam fakt, że doszedł do tej sytuacji, że uwolnił się spod opieki obrońców, to wystawia mu dobrą notę. Zaspał tu Zieliński i strzał natychmiastowy. No cóż, przyjmowanie tej piłki na nogę niewiele by pomogło. Widzieliśmy gest Grzegorza Samotulskiego. Nie wiem, czy skwitował to właśnie błąd Zielińskiego, który nie zdążył za kolegami z linii obrony w zastawianiu pułapki offside'owej, czy też do tego strzału Moskala. Faul Karwana, piłka dla Polonii. Malinowski do Ciesielskiego, czatuje tutaj na błąd polonistów Wróblewski, jest tutaj także z przodu Śrutwa, Malinowski, Grzdauskas, Kołaszewski próbował ograć Karwana i aut dalej. Bardzo dobrze przygotowana fizycznie do sezonu Polonia, też należytą robotę wykonał w Legii Dariusz Kubicki, więc spodziewamy się, że do końca nie będą mieli piłkarze problemy z kondycją, z siłami, że naprawdę dość wysokie tempo meczu utrzyma się do ostatniej sekundy. Teraz Karwan pomaga swym kolegom w obronie, Zieliński do Majewskiego, Majewski na lewej stronie znalazł Sokołowskiego, rusza środkiem Czereszewski, za nim Wróblewski z prawej strony Śrutwa, w środku Mięciel, zwalnia Sokołowski. Dopiero teraz pojawił się na lewej stronie Majewski, ten od razu na lewo, jest Wróblewski, dośrodkowanie, no i proszę, co może wiatr. Wydawało się, że ta piłka wróci jednak w pole, ale od bramki Mariusz Liberda, udany mecz. Dobre spotkanie Radosława Wróblewskiego, to już nie chodzi tylko o te jego wejścia lewą stroną, ale sporo pracuje, pomaga kolegom w obronie, bardzo pracowicie spędza dziś czas Radosław Wróblewski. A gra Polonii coraz gorzej wpływa na samopoczucie Dariusza Wdowczyka. Jak mówiliśmy, możliwości większych manewru nie ma. No i teraz widzimy sektor kibiców Polonii. Mówi się, że mało ludzi przychodzi na ten stadion, no ale przy okazji derby. No zmobilizowali się fani czarnych koszul, jest ich naprawdę dużo. Tym razem akcja w środku pola, przerwana przez pana Marczyka. Musimy poczekać, aż wiatr rozgoni te chmury. Przepraszam, ten dym. Nie ma problemu, bo wieje dziś na Konwiktorskiej. Faul na Śródkie popełnił już Grzdauskas. Przy piłce Zieliński. Ciasno przed linią pola karnego. Zieliński. Nie wiem za bardzo kogo zagrać. Tutaj wychodzi spod pola karnego Sokołowski. Zagranie jednak w stronę Karwana. Wciąż Legia. Czereszewski. I od bramki rozpocznie Liberda. Dziś derby Warszawy, w środę także na antenie Kanał Plus, derby Łodzi. W poprzednim sezonie to mecze były rozgrywane podczas jednego weekendu. Teraz też dostępny za kilku dni, ale tylko dlatego, że ten mecz łódzki został przełożony z terminu letniego
wówczas o to poprosił widzę uczestniczący w europejskich pucharach. No zobaczymy, komu na dobre wyjdzie to przełożenie. Uwaga, tymczasem Polonia. W polu karnym był Moskal, próbował strzelać. Ciesielski, no i znowu Szamotulski. Spokojnie popatrzył, co wyszło z tej akcji polonistów, akcji chaotycznej, nerwowej. Ale pamiętajmy, dziś Polonia, nie można powiedzieć, że gra to drugi zespół tej jedenastki, ale bez sześciu podstawowych zawodników to widać, to czuć, zwłaszcza kiedy Legia atakuje, kiedy w obronie polonistów jest bardzo nerwowo. No i w ataku widzieli Państwo sami młodzi piłkarze Engela i Dostrzyka nie bardzo sobie radzą z wykończeniem akcji. Teraz faul Wróblewskiego na środku boiska. Miły gest, wstaje Mariusz Pawlak. I co tu dużo ukrywać, te derby właśnie toczą się w takiej atmosferze. Jeśli są faule, to błyskawicznie odgwizdane przez pana Marczyka, a i piłkarze potrafią załatwić po koleżeńsku swoje spory. A skoro mowa o grze faul, to tutaj oglądaliśmy przygotowaną przez dziennikarzy Gazety Wyborczej statystykę dotyczącą dotychczasowych występów w obecnym sezonie obu drużyn stołecznych. I w rubryce faule po stronie Polonii była liczba 280, a po stronie Legii prawie dwa razy mniejsza, 148. To, że to się nie potwierdziło w tym meczu, widzieliśmy w statystyce pierwszej połowy, kiedy to poloniści przekroczyli przepisy 9-krotnie, a Legia 13-krotnie. No, Smuda po pierwszym kwadransie drugiej połowy niespecjalnie zadowolony. Legia jakby nie potrafiła sobie ustawić gry, ułożyć, grając pod wiatr. No i zdegustowany postawą swych podopiecznych trener Smuda, pół godziny gry przed nami. Poloniści z wiatrem w plecy teraz. I Państwo widzą, że częściej atakują, choć nie są to specjalnie dobrze przygotowane ataki. Legia po 15 minutach pierwszej połowy miała kilka sytuacji. Przede wszystkim strzeliła bramkę i spisywała się o wiele lepiej. Dla Legii dosyć ciężki ten koniec rundy jesiennej. Tak się złożyło, że w trzech ostatnich kolejkach legioniści grają z drużynami z samej czołówki, z bezpośredniego sąsiedztwa. Teraz z Polonią, za tydzień z Ruchem Chorzów u siebie, wreszcie na zakończenie rundy jesiennej z Wisłą w Krakowie. Do tego jeszcze dochodzi rewanżowy mecz z Udine. No i oby trzecia runda jeszcze Pucharu UEFA. Uwaga, teraz legioniści lewą stroną, Sokołowski zagarnął jeszcze piłkę, nie doszedł, nie mógł dojść śródka, bo była... Było to za słabe podanie. Faulowany Majewski, rzut wolny dla Legii. Olisa Debe zatrzymał Majewskiego. Legia grając jednym środkowym pomocnikiem, no, czasami sprawia wrażenie, że no, brakuje, to na pewno brakuje drugiego partnera Majewskiemu, myślę o Mariuszu Piekarskim. Co tu dużo mówić, 60 minut pracy Majewskiego robi swoją, czasami nie zdąża do tych wszystkich piłek, zwłaszcza do tych, które ma zgarnąć przed porem karnym Polonii. Czy Piotr Mosur, tym razem pod wiatr w granie legioniści, nie, miękkie zagranie Sokołowskiego i Karwan, za słaba pokonać Liberdę, dobra interwencja młodego bramkarza Polonii, jeszcze ucałował sobie piłkę za to, że wpadło mu w ręce. Zobaczmy, kto pilnował Karwana, o ile się nie wiem, Arkadiusz Bąk, to nie najmądrzejsza decyzja obrońców Polonii. Karwan potrafi naprawdę wysoko wyskoczyć i raczej ktoś o innym wzroście, słuszniejszym po prostu powinien nim się zająć. I komentarz Smudy do całej sytuacji. A po drugiej stronie boiska Polonia EQME do Gołaszewskiego. Gołaszewski, przy nim Majewski, no ale za mocno wyrzucił piłkę EQME, zrobił swoje, jeszcze dwa wiatki. Gołaszewski do tego zagrania nie doszedł. Szamotulski do środka. Czereszewski traci piłkę na lewej stronie Gołaszewski. Przez momentem na spalonym byli Olisa Debe i Moskal. Nie ma spalonego teraz. Jednak ta akcja zostanie zakończona przez Zielińskiego. Moskal nie miał szans w starciu z doświadczonym obrońcą. No, należy współczuć dzisiaj trenerom Polonii. Nie mają wielkich ruchów, nie mają wielkich możliwości zmian kadrowych. A Tomasz Moskal po kilku takich sytuacjach, po tym jak faktycznie niespecjalnie dzisiaj tu kogoś zachwycił, nadawałby się do zmiany na ostatnie pół godziny, a jednak musi grać. Tymczasem Majewski znakomicie w środku przerwał akcję Polonii, wyszedł przyśród pana prawą stronę niecelnie i Czereszewski bez szans by ją dopędzić. Liberda. Liberda daleko, tam gdzieś wykorzystując wiatr, aż do Szamotulskiego. Taka wymiana piłki.
Schmiberda jednak musi trochę się mniej przykładać do takich wybić z ręki, żeby tam dać swoim kolegom szansę powalczenia o piłkę. Dołaszewski przy nim Karwan, Dołaszewski do Bąka, Bąk, po lewej stronie Kłem, ale przy nim Majewski i Mosur. Wprost Mosura zagrał Nigeryjczyk. Majewski wychodzą z kątą Nigeryjczycy, no ale wychodzą tylko trzema piłkarzami. Mięciel w środku, Śrutpa. Jest tam jeszcze Wróblewski. Interwencja czysta. Żwirgzdowskaz. Malinowski. Nie ma spalonego. Dobrze Gołaszewski. Olisadebe w polu karnym. I tuż obok bramki jeszcze ręka, tej piłka. Po rękach Szamotulskiego wychodzi poza boisko. Wydało się, że jeszcze można chyba było podejść z piłką, strzelić bliżej odległości. No i w drugi ruch, tak, to już by było w ogóle najlepsze rozwiązanie. Ładnie odegrał na piłkę Gołaszewski, proszę bardzo, Zieliński pokonany. Wydawało się, że strzeli długi ruch. Nie wiem, czy wtedy miałby większe problemy Szamotulski, nieważne, bo rzut rożny na Polonii. 65 minuta, Gołaszewski na pole karne, tam był Szamotulski. Jak na dziarę od własnej bramki. Tyle tylko, że w piłce, przy piłce będą znowu gospodarze. I znowu Olisadebe. Płaskie dośrodkowanie. Ach! Jeśli to był Tomasz Mostal, tak to on. To naprawdę nic nie powiemy, bo młody człowiek ma prawo do słabszego dnia. Ale zdaje się, że spalony. Ale w tej sytuacji pokazany przez... O, widzimy wyraźnie Mostal. Właśnie tak. W momencie tego odegrania piętą piłki. Był na spalonym, dlatego że tam wolnym pośrednim rozpoczyna Szamotulski. Ale Polonia teraz ostrzegła poważnie Legię i być może dała jakiś sygnał do tego, co będzie grać w ostatnich 25 minutach meczu, starając się uniknąć porażki w tak prestiżowym meczu. Wina w tym Legii, bo jak analizowaliśmy pierwszą połowę, gdyby Legia prowadziła 2-0, byłby to wynik całkowicie zasłużony. Kilka klarownych, groźnych, dogodnych sytuacji i tak być powinno. No cóż. Ale jest 1-0 i Polonia szuka bramki. Brawa za to, bo przynajmniej mamy dobre widowisko w środku. Majewski. Na lewej stronie ustawiony Murawski. Oto właśnie Murawski. Murawski, żaden z piłkarzy Legii mu się nie pokazał na skrzydle. Dopiero teraz do środka do Sokołowskiego. Tomasz Sokołowski nabiera prędkości. Sokołowski sam w polu karnym. Sokołowski. Jeszcze Wróblewski. Śrutpa. Pierwsza chyba okazja Mariusza Śrutpy. Naszego operatora, który gdzieś tam na wysięgniku, na takim dźwigu. O właśnie, to dzięki tym zdjęciom, dzięki jego pracy, a wrzucałem Państwu te zdjęcia. No i byłoby niedobrze z naszym kolegą. Walka to jest zawzięta w pobliżu pola karnego Polonii. Wyszli z ciosem poloniści. Majewski przeszkodził znów Bąkowi. Ekpueme. Ciesielski. No ale jakiejś kontuzji doznał Mariusz Śrutpa. On i tak miał teraz w ostatnich dniach pecha. Wracał ze Śląska, załatwiał tam jakieś swoje prywatne sprawy i nie zdążył na trening. No, nie dlatego, żeby nie chciał, czy z własnej winy, po prostu z uwagi na protesty górników pociągi podróżowały ze Śląska do Warszawy z dużym opóźnieniem. Oczywiście te obiektywne trudności zostały w klubie zrozumiane, a tu widzimy jeszcze raz, dlaczego Śrutpa teraz opatrywany jest przez doktora Machowskiego. Kolejny gładny gest tego, który faulował Piotr Dziewicki. Z pewnością nie chciał sprawić bólu i kłopotów w Śrutwie. No stało się. Mariusz Śrutpa uśtykając schodzi z boiska. Nie wiem, czy Smuda dokona zmiany, czy wejdzie na jego miejsce. Na przykład Sergiusz Gajkowski, a może Sławomir Rutka. Tymczasem 10 Legionistów przeciwko 11 Polonii. Mamy 68 minutę spotkania. Wielkie derby Warszawy. Polonia Legia 0-1. Śrutpa już na boisku. Moskal do środka. Dobrze, jest Szamotulski. Murawski do Majewskiego. Niedokładne zagranie. Tutaj też już piłka podana zbyt mocno. Z autu Ciesielski. A Tomasz Moskal wzejdzie z boiska, zastąpi go Mladen Alajbek, piłkarz oznaczony numerem 14. Uwaga, wydawało się, że zabierze się z tą kontrą Olisadebe, nie wyszło jednak. I znowu out dla Legionistów. 69 minuta meczu. Oto zmiana Polonii, o której wcześniej mówiliśmy. Alajbek po raz
Kolejny w roli rezerwowego. On gra po raz szósty w barwach Polonia i tylko raz wybiegł w podstawowym składzie w Pucharze Ligi z Wisłą. Jerzy Engel i Dariusz Wdowczyk teraz pokazują, że nie będzie tej zmiany. A to ciekawe, czy to wynika z dyskusji na ławce trenerskiej, czy też jakiegoś tajnego planu. Może być może jeszcze Alejbek nie jest dostatecznie rozgrzany. Biega tu, truchtając wzdłuż linii bocznej boiska. A Moskal został na boisku. No cóż, piłkarz, który kilka sytuacji zepsuje. Za którym razem może wreszcie trafić? I kto wie, czy Engel tutaj nie postąpił słusznie. Zobaczymy, chyba ma znowu problemy. Tym razem przy środku boiska opatrują go masażyści, lekarz Legii. Jednak Alejbek ubrany w kurtkę, musi jeszcze trochę pobiegać. Na prawej stronie Ekwueme. Podanie do Ciesielskiego. Teraz piłka już jest w polu karnym. Olisa Debe. Na spalony. Spalony. Interwencja liniowego. Też troszeczkę chyba za późno zagrana ta piłka. Dobrze tutaj ustawiona obrona Legii. Popatrzmy. Minimalnie w momencie podania na spalonym Olisa Debe. A Śródka wrócił na boisko, opatrywana noga. Zresztą nie jest to tak kontuzja groźna, by musiał usiąść na ławce rezerwowych. Znowu Mięciel, znowu bardzo ambitnie, bardzo twardo, dobrze do Karwana. Karwan pilnowany przez Wirzdał z kasa. Brawa dla obrońcy Polonii. To już Malinowski. Do Moskala, Moskal do środka, Majewski, no. Decyzja o tym, żeby został na boisku, była chyba nieco pochopna. Wydawało się, że Czereszewski zabierze się z piłku, ale Murawski w środku w walce z Malinowskim. Teraz Ekwueme, Ekwueme. Dobrze ustawiony most. Teraz piłka do siódki. Siódka znakomicie znajduje na prawej stronie Karwana. Karwan czeka na kolegów. Czeka, czeka, aż ustawią się Mięciel, czy też Czereszewski. No i zarobił tylko out dla swojej jedenastki na 20 minut przed końcem meczu Polonia-Legia. 1-0 wspominamy od 7 minuty. Legia prowadzi przy Konwiktorskiej, a tymczasem nie mamy zmiany w Polonii, mamy ją w Legii. Mariusz Śródła jednak ten uraz poważniejszy i zastąpi go Jacek Magiera. Smuda wzmacnia środek boiska. Być może będzie pomagał Magiera Majewskiemu, który przez te 70 minut naprawdę napracował się solidnie. I Śródła bardzo ambitnie grający, starający się w kilku przypadkach wykorzystać dobre podania z Karwana, czy też Zublewskiego, opuszcza boisko. Teraz Karwan do Majewskiego. Majewski do Karwana, przy piłce ciągle Legioniści. Atakuje go Gołaszewski, ale Karwanowi trudno zabrać piłkę. No teraz ofiarnie Gołaszewski i aut na wysokości pola karnego dla Legii. No i mamy sensacyjną informację z Grodziska Wielkopolskiego, bo oto Groklin odnosi pierwsze w obecnym sezonie zwycięstwo. W 13 kolejce doczekali się tego kibice Groklina i to zwycięstwo nad Widzewem. 1-0, bramkę w 90 minucie meczu zdobył z rzutu karnego Motyka. Remis Widzewa z Monako nabiera jeszcze innego znaczenia, Jacek, w tej sytuacji. Proszę Państwa, ale wracajmy na Konwiktorską. No niestety w Widzewie nie tylko kłopoty organizacyjne z transmisjami, no i zdaje się, że problemy sportowe, bo przegrać z Groklinem to w tym sezonie duża sztuka. No kiedyś ta zła pasca Groklinu musiała się skończyć. Wypadło w 13 kolejce. Groklin troszeczkę poprawia swoją sytuację na zakończenie rundy jesiennej. Do tej pory bilans tego zespołu fatalny. Wracamy na Konwiktorską. Przypominam także, że w toczonym równolegle meczu w Krakowie Wisła prowadzi z Zagłębiem 2-0. Ekwueme. Bardzo ładnie znalazł podanie technicznym Gołaszewskiego. Gołaszewski jednak zamiast dokładnie, mocno zagrał piłkę w pole karne i nikt tutaj z polonistów strzału oddać nie mógł. Żwirgzauskas do Gołaszewskiego. Już ciasno zrobiło się po tej stronie boiska. Magiera próbował przerwać tę akcję. Dobrze ustawiony Mosu. Przerwana akcja Wróblewskiego. Majewski bardzo dobrze zagrał tutaj do Sokołowskiego. Sokołowski przed nim, Malinowski, Sokołowski. Pada w pole karne. Sokołowski chyba decydował się za późno na to, co zrobić na strzał. Jeszcze rozejrzał się, gdzie partnerzy, zamiast po prostu popędzić i strzelić. Mięciel, Malinowski, Mięciel
fatalny błąd Malinowskiego, który dopuścił do tego, że Mięciel mógł tę piłkę jeszcze zagrać. Karwan. Po prawej stronie Magiera. Karwan sam odbita piłka od pleców Żwirgzdowskasa i szansa dla Polonii. Szansa, no to może dużo powiedziane, bo ciężko będzie się tutaj przedrzeć Gołaszewskiemu. I out tylko dla gospodarzy. I poprosimy o wypowiedź Mariusza Śródkę. Halo Grzegorz? Mariusz, jakaś kontuzja, co się stało? Tak, tutaj w walce już praktycznie na ziemi, w parterze, gdzie piłka już była no, kilka metrów od nas, dostałem po kolanie i wyskoczył mi duży krwiak zaraz z jakąś wypukłością, no i zobaczymy, co będzie dalej. Wszedł za ciebie pomocnik, to znaczy, że jakby chcecie dobić to 1-0 do końca? Nie, myślę, że w tym momencie Marcin jest napastnikiem, który w dniu dzisiejszym od początku występował. Ale poczekajmy, bo to właśnie świetna akcja polonistów. Jeszcze Mariusz? Tak jak powiedziałem, Marcin występował dzisiaj trochę cofnięty i teraz na pewno będzie grał bardziej z przodu, natomiast Jacek Magiera będzie grał w środku pola. Dziękuję bardzo, tyle Mariusz Czupa. Poloniści atakują, mieli przed chwilą wielką, dogodną sytuację, może nie tak dobrą jak Sokołowski, ale znowu problem ma Legia i Majewski. Tym razem gdzieś na lewej obronie, świetnie ustawiony, to naprawdę piłkarz, któremu leżą się najwyższe słowa uznania. Źle oddał piłkę Murawski, piłka na prawej stronie, Pawlak. Na pole karne czeka tam Szamotulski, spokojna interwencja bramkarza Legii i bardzo dobre podanie do wychodzącego Karwan. Paul Moskala, będzie chyba żółta kartka. No i Moskal do tego całego swojego i najlepszego występu jeszcze tę kartkę musi dopisać. My zaraz zobaczymy, przekonamy się o słuszności decyzji pana Marczyka. No, zmiana w Polonii. Moskal w końcu schodzi, czyli to, co wcześniej było zapowiadane. Tym razem dostał kilka minut od trenera Angela na to, by pograć, na to, by pokazać, że jednak może dzisiaj strzelić bramkę minut kilku niewykorzystanych sytuacji. Mówiłem Państwu tej teorii, że piłkarz, który marnuje kilka, za którym razem może trafić. No cóż, ale cierpliwość szkoleniowców Polonii wyczerpana. I z numerem 26 Mariusz Unierzycki na boisku za Tomasza Moskala. Moskal otrzymał trzecią żółtą kartkę w obecnym sezonie, a Unierzycki bardzo małe doświadczenie. Zagrał do tej pory tylko w dwóch meczach Pucharu Ligi, w dwóch meczach pierwszej rundy tych rozgrywek ze Stomilem Olsztyn. Uwaga, Zieliński jednak wysoko, daleko nad bramką. Przed nami kwadrans meczu Polonia-Legia 0-1. Unierzycki ustawiony na lewej stronie boiska. Być może musi zająć się Karwanem, bo z jego strony grozi wielkie bezpieczeństwo Polonii. Tymczasem Mięciel stracił piłkę. Dość niefrasobliwie spróbował zagrać do Czereszewskiego. Teraz spokojnie Magiera do Majewskiego, Majewski do Karwana. Jeszcze przy piłce Mięciel. Kolejny faul polonistów. Tym razem Unierzycki zatrzymał nieprzepisowo Karwan. Adam Majewski czy Piotr Mosów? Majewski. Świetnie. Karwan. Poradzi sobie z Unierzyckim, czy też polonista wypchnie Karwana z tej strefy. Połowiczny sukces, bo Karwan nic z tego nie zdziałał, ale piłka za linią boczną i będzie out dla Legii. Karwan do Magiery chyba, nie, jednak do Mięciela. Mięciel ucieka jak QME. Za słabo jednak zagrał Marcin Mięciel w pole karne. Daleko teraz wywida piłka, nie doszedł do niego Łaszewski, Mosur do przodu, Magiera, nie ma spalonego i Czereszewski do Magiery, no i spojrzenie, to jest niesamowite, jak ta akcja została zepsuta. No coś tak idiotycznego dawno nie widziałem, zaraz to zobaczymy. Czereszewskiego zgubiła chyba pycha. I to, że widział tę piłkę w siatce. Nie pycha to może nie, może właśnie ta skromność, to był 6 bramek. No ale pycha w ostatnich tego, meczach że powinien strzelać. A tutaj spokojnie jeszcze chciał zagrywać do Magiery, zrobił to w najgorszym jeszcze momencie, nie wiem. Jakby zupełnie nie patrzeć, był zbyt pewny siebie. No, długo ta sytuacja jeszcze może być rozpatrywana. Czereszewski mniej widoczny w tym spotkaniu. Tutaj miał szansę na to, aby zrównać się pod względem liczby strzelonych bramek z Adamem Kompałą na czele najskuteczniejszych w naszej lidze, a fatalnie tę sytuację zmarnował. Nie ma czasu po tej akcji, bo to Legia ciągle w ataku. Teraz bardzo dobrze zatrzymany atak Legionistów przez Żwirgzdowskasa, bo Majewski. Teraz kolejny bardzo dobrze wypychany pomocnik. A to ta sytuacja, popatrz. Nie było spalonego, świetnie tutaj wyszedł Sylwester Czereszewski, wszystko mógł zrobić. No i poczuł się wtedy, jeszcze raz podkreślam, tak pewny siebie. No i podał
O! Ułamki sekund za późno. Już Magiera był bliżej bramki od niego. To jest spalonka. Paul. Mięciel przewrócony przez Ekwueme. Rzut wolny dla Legii. Z lewego narożnika boiska. Nie śpieszą się teraz legioniści. 79. minuta meczu. Jeśli te spotkanie zremisują, to naprawdę mogą mieć pretensje wyłącznie do siebie. Kilka tak dogodnych sytuacji, że Liberda powinien puścić piłkę do siatki. No ale grają dziś piłkarze Smudy nieskutecznie. Teraz Sokołowski z rzutu wolnego. Liberda czeka na piłkę. Był Mosur. Jest Majewski, ale Mosur faulował Olis Adebe i będzie Ekwuemu, przepraszam, rzut wolny dla czarnych koszul. Jeszcze raz wejście Mosura. No niby na piłkę, ale od tyłu, tak między nogami Nigeryjczyka i od razu to wychwycone przez pana Marczyka. Niewiele ponad 10 minut do końca meczu. Sporo emocji, sporo akcji, sporo szans na zdobycie bramki i tylko jeden gol. Gol na razie dający prowadzenie warszawskiej Legii. Pawlak. Pole karne, Murawski. Wybijał piłkę. Tutaj niesłuszne jakieś okrzyki domagające się interwencji sędziego. Wybija piłkę teraz Szamotulski poza boisko. Pawlak. Gołaszewski. Chyba pora na jakieś bardzo zdecydowane ataki Polonii w końcówce, jeśli chcą poloniści uniknąć porażki przed własną publicznością i utrzymać drugie miejsce przed własną publicznością na własnym stadionie, bo publiczność jest tak podzielona pół na pół oczywiście, i utrzymać pozycję wicelidera. Punierzewski faulował Karwan. Na Konwiktorskiej zaczął padać deszcz. Cóż, bardzo nieprzyjemnie, chłodno, porywisty wiatr. Widzę tak, że chyba nie tyle wynudzili się, ile mają powoli dość krzenia tu przez 2 godziny na tym stadionie, a piłkarze mają jeszcze 9 minut do zakończenia spotkania. Legia uspokaja grę, Legia za wszelką cenę nie chce pójść na wymianę ciosów z Polonią, bo przypominam, gospodarze grają z wiatrem. Każdy strzał z dystansu, każdy szybszy atak może zaskoczyć Szamotowskiego. Teraz Majewski na prawą stronę do Mosura. Karwan zbiegł do środka. Na środku pojawił się też Magiera. No i strzał, nie to strzał, nie podanie. Coś, co zupełnie nie wyszło reprezentantowi drużyny młodzieżowej. Liberda jeszcze mobilizuje kolegów. Polonia już tak za dużo do stracenia nie ma, jeżeli chce powalczyć o prestiż. Pawlak. Gołaszewski tam się ustawiał po prawej stronie, ale Pawlak czekał, aż w końcu został sfaulowany. Teraz jeszcze ma pretensje, o właśnie, specjalnie zagrał piłkę, jakby pokazując, że legioniści nie pozwalali, nie odsunęli się na przepisową odległość. Pan Marczyk spokojnie to wszystko przyjął i jeszcze raz ten rzut wolny będzie wybijany, tym razem przez Ekwueme. Aż 7 piłkarzy Polonii w polu karnym. Jeszcze odsuwa Lubelskiego pan Marczyk, Ekwueme i... Obok bramki przelatuje piłkę. No, sporo szczęścia mieli teraz legioniści. To jest ten wiatr, który tak bardzo pomaga Polonii w drugiej połowie. Pomaga, ale wprowadza wiele zamieszania. Widzimy, jak próbował ręką zagrać któryś z piłkarzy Polonii. To był chyba Malinowski. No, ani Gołaszewska nie wątpię zamknęli do jakcji. Legia prowadzi z Polonią 1-0 w meczu derbowym stolicy. Raz przy piłce był Karwan, dobrze Malinowski, w stronę Olisa Debe, tutaj na środku złapie piłkę Majewski, do Wróblewskiego, Wróblewski, blokowany przez Ciesielskiego, no i wygrany pojedynek przez młodego obrońcę Polonii. Sokołowski z autu, już na lewej stronie ustawiony Majewski, Sokołowski nie bardzo wie, do kogo zagrać, już nie bardzo kogo widzi, bo poloniści dokładnie pilnują legionistów. Faul kolejny Ciesielskiego na Wróblewskim. Wróblewski zrobił, co do niego należało. Zyskał kilkadziesiąt sekund.
No i będzie rzut wolny dla drużyny Franciszka Smudry. Spokojnie czeka Sokołowski z wybiciem tego rzutu wolnego. Teraz dopiero centra, pole karne, dobra interwencja obrony, ale piłka do Majewskiego, ten od razu bardzo dobrze do Sokołowskiego, Sokołowski, Liberda, Karwan przyjmował piłkę, jeszcze strzelał Wróblewski, no sporo chaosu, nie ma drugiej bramki dla Legii, Olisadebe powstrzymywany przez Murawskiego, Olisadebe utrzymał się jednak przy piłce, dopiero teraz ją traci Murawski, poprawił swoją interwencję, Wróblewski, rusza Wróblewski, w środku Więciel, Wróblewski po ziemi i jeszcze raz Liberda. No ładne ataki Legii, ale co z tego, skoro nie ma bramki? Ciągle jednobramkowe Legii, prowadzenie Legii. Podkreślamy to, gdyż do końca 5 minut Polonia w tych desperackich atakach wreszcie może znaleźć trochę szczęścia i wtedy remis. Naprawdę piłkarze Legii będą mieli dzisiaj wielkie pretensje, to ta akcja, dobrze gdzieś pracują. Asystenci pana Marczyka, nie było spalonego, strzał z dystansu dzielnie obroniony przez piłkarzy Polonii. Czasem faulowany Karwan, niewiele ponad 5 minut do końca. Trochę słabsze tempo teraz, rzadka te groźne sytuacje pod obiema bramkami. Kiepska skuteczność z obu stron. Polonia miała swoje szanse na to, aby tutaj doprowadzić do wyrównania, no ale i Legia miała okazję na to, aby zdobyć kolejne bramki. Mosur do Wróblewskiego, za mocno. Fatalnie Malinowski. To oczywiście nie jest zakwalifikowane jako podanie do bramkarza. Przypadkowe zagranie kiks Malinowskiego. Mógł złapać piłkę Liberda. Sam jednak nie najlepiej wybił. Czereszewski. Mięciel. Za pleców wyskoczył tam Mięciela Bąk i przerwał tę akcję Legii. Ciesielski. Atakowany przez Sokołowskiego. Pawlak. I out dla Legii. Odnoszę wrażenie, że poloniści jakby tracili powoli wiarę w to, że mogą strzelić przynajmniej wyrównującego gola legionistom. A Legia ciągle szuka drugiej bramki. No bez przesady z tym szukaniem, raczej trzyma się, stara się trzymać piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. Teraz Magiera bardzo przytomnie do Czereszewskiego. Ten oddaje piłkę do Mięciela. Mięciel ucieka jak płynę. Mięciel i brawo Malinowski. Jeszcze Kłemy i znowu Mięciel. Waleczny jak nigdy Marcin Mięciel do Karwana, ten do Majewskiego. Majewski ma sporo miejsca. Nieudane podanie prosto pod nogi Kłemy. Malinowski do Olisadebe, tu obok niego Murawski. Kibice Legii domagają się ręki, twierdzą, iż czarnoskóry piłkarz zagrał ręką. Teraz Gołaszewski, dobre podanie w kierunku Olisadebe, Murawski do końca. I spokojnie, pewnie Szamotulski. Z tego jednak dla Legii dobrego nie wyszło, bo poloniści ciągle trzymają piłkę. Jest Gołaszewski. Gołaszewski na spalonym Olisadebe. Jeszcze Polonia zrywa się do ataku, ale powoli, powoli zbliża się. No to czwarte z rzędu zwycięstwo Legii pod wodzą Franciszka Smudy w lidze. Może najmniej okazałe będzie to zwycięstwo, ale i nad najsilniejszym rywalem, bo przecież wiceliderem naszej ekstraklasy. Ten układ gier dla Legii w końcówce rundy jesiennej jest no, niekorzystny, bo silni rywale, ale korzystny, bowiem zdobywając punkty w tych meczach odbiera się właśnie możliwość ich zdobycia drużynom z czołówki i może nawet być tak, że podopieczni Franciszka Smudy, imponując taką serią, mogą nawet powalczyć o tytuł mistrza jesieni. Czereszewski po prawej stronie zdołał dośrodkować, Karwan wybiegł zza pleców obrońcy Polonii, ale nie zdołał skierować piłki do bramki. Bardzo ładna akcja Czereszewskiego. Dośrodkowanie, widzą Państwo, jak znakomicie znalazł się tam Karwan, uprzedził wyższego od siebie rywala z Polonii. I ciągle Legia prowadzi 1-0. Kolejna zmiana w drużynie Polonii. Na boisko wejdzie Mladen Alajbek. A schodzi Olisadebe. Tak. Nie, jednak jak Kwemy, błąd chyba sędziego technicznego, bowiem widzieliśmy wyraźnie numer 23. No tak, na tablicę, a zszedł Kwemy. Wyjątkowo łatwo pomylić Kwemy i Olisadebe. Kolejna akcja! No coś niesamowitego.
Złapali się za głowy wszyscy, i poloniści, i legioniści po tym, co się teraz stało. Największy spokój chyba zachowuje w tej sytuacji Grzegorz Szobotulski. Rzut rożnym, popatrzmy jeszcze raz, jak do tego doszło. To mogła być tak, samobójcza bramka Zielińskiego. A to z tym spokojem to przesadziłem, nie widziałem tej pierwszej reakcji popularnego Szamo. Teraz słabe dośrodkowanie z rzutu rożnego. Wczoraj w derby Londynu Polską, ale powiedziałem derby Londynu Manchester United, proszę Państwa, bzdura absolutna. Wczoraj Polską strzelił samobójczego gola w meczu Manchester Tottenham, a tu dzisiaj, o, i jeszcze raz widzimy, co Zieliński mógł zrobić w ostatnich sekundach spotkania, ale brawa dla Szamotulskiego. Nie rezygnuje Polonia i brawa dla czarnych koszul. Mimo tej trudnej sytuacji kadrowej, niewielkie pole manewru, jeśli chodzi o możliwość przeprowadzenia zmian, które miałyby większy wpływ na grę polonistów. Jednak walka w derby do końca. Tak jak na derby przystało i mieli szansę. Cały czas stwarzają takie zagrożenie dla bramki Szamotulskiego piłkarze Polonii. I teraz będzie taka szansa kolejna. Bąk. Ucieka Alajbek, Alajbek w polu karnym, Murawski. Bardzo dobrze tutaj asekurujący te wszystkie ataki polonistów. 3 minuty do liczby sędzia techniczny, a więc przed nami ponad 180 sekund jeszcze meczu Polonia-Legia. Brawa dla polonistów za grę do końca, za ambicje i za to, że są w tak złej sytuacji kadrowej. Potrafią jednak dzięki dobremu przygotowaniu fizycznemu, ambicji, do końca straszny szlegie. Rzut wolny wykonuje Igor Gołaszewski. Piłka na pole karne. Olisa Debene obok bramki. Tymczasem zmiana rezultatów w Krakowie. W 89 minucie Wisła podwyższa na 3-0. Bramkę zdobywa Tomasz Kulani. Przedłużenie Wisły. Zobaczymy, czy to tylko w tym meczu z Lubinem piłkarza Marka Kusty. I kolejny mamy meldunek. Mariusz Jop podwyższa na 4-0. Także...